plasterce, zakochane twoje serce. Może podaje mnie kochasz i po nocach tęsknisz, szukasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno, poszedł żołnierz na wojenkę, poszedł z góry lasy pora i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola, tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla... Thank you.
wiesz, że zło nie zna granic. Dlatego też potrzebni są wszędzie, w każdej części świata, stróże pokoju, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Potrzebni są ci, którzy noszą mundury na znak tego, że służą. To oni składają ślubowanie, to oni składają przysięgę, by stawać w obronie najwyższych wartości. A jeśli zajdzie taka potrzeba, płacić cenę najwyższą, cenę krwi, cenę utraty zdrowia, a nawet życia. Dlatego jesteśmy tutaj razem, przedstawiciele Wojska Polskiego, ale także i kilku armii zaprzyjaźnionych. Jest biskup amerykański, jest biskup ze Słowacji, są księża z innych armii. Stoimy dzisiaj tutaj w tej godzinie miłosierdzia, prosząc o miłosierdzie dla świata, prosząc o pokój dla świata, prosząc o szlachetne serca dla nas, ludzi mundurowych. Bo wiemy, że świat się zmieni, kiedy my zaczynamy się zmieniać. Wszelka zmiana świata i to, że stanie się on odrobinę lepszy, zaczyna się od naszej wewnętrznej przemiany. Dlatego te 300 przemierzonych kilometrów, dlatego dziesiątki rozmów, spowiedź, eucharystia, modlitwa, by wyjść umocnionym, by wrócić do służby w kraju i daleko nieraz poza jej granicami. Obejmujemy miłością i modlitwą, szczególnie tych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy służą w Iraku, w Kuwejcie, w Afganistanie, w Kosowie i w innych rejonach świata, aby rzeczywiście te rejony doświadczone wojną i przemocą zaznały błogiego pokoju. Polecamy ci także naszych najbliższych. Żołnierze polecają swoje rodziny. Prosimy, Maryjo, weź nas w opiekę. Weź wszystkie te sprawy i te problemy, które przynieśliśmy przed Twój tron. Bo Twoje spojrzenie jest spojrzeniem przemieniającym, jak mówił papież Franciszek.